Festiwal w Juszkowie to z roku na rok coraz większa impreza. Gościmy w tym roku 15 zespołów teatralnych, w tym 6 z zagranicy. Między innymi przyjechały do nas teatry z Litwy, Hiszpanii, 3 z Ukrainy, a także 1 z Niemiec. Impreza też się rozrasta nie tylko w Juszkowie, ale i w Marzęcinie, czyli w naszym towarzyszącym festiwalu. Już w tym roku 2 dni, 10 spektakli i również zespoły zagraniczne, które goszczą w Juszkowie, goszczą i w Marzęcinie. Nasz festiwal jest niewątpliwie imprezą familijną, która łączy pokolenia. Na spektakle przychodzą dzieci, ich rodzice, ale również babcie i dziadkowie. Wszyscy się świetnie bawią. Bardzo ładna wersja o Alibabie, tak, i 40 rozbójnikach. Myślę, że najważniejsza rzecz, że pogoda dopisuje, tak? Mama była zachwycona. Doskonale się bawiła, rączki do rytmu, także naprawdę było super. Coś pięknego. Pierwszy raz wszystko widzę i oby więcej takich rzeczy. Ja przyjechałam do córki i córka zaprosiła mnie i wnuczkę na ten festiwal. Bardzo nam się podoba. Dzieci są bardzo zadowolone. Ja myślę, że ich uśmiechy i spojrzenia pełne pasji, jak oglądają te przedstawienia, to wszystko mówi, jak przygotowany jest ten festiwal. 25 lat minęło, ja już czekam na kolejne 25. Naprawdę poznaję upływ wieku po moich wnuczkach, które już rosną, są w wieku przedszkolnym i w sumie teraz dla nich gram, tak? Dyrektor festiwalu wymyślił takie miejsce, gdzie możemy się spotkać, bo szef bez butów chodzi. Tu jest takie miejsce, to jest okazja, żeby pokazać, co robimy, z czym jesteśmy na bieżąco i się spotkać wieczorem, pogadać o tym, co tam słychać w życiu. Pracujecie? Nad pacynkami. W sumie można zrobić centralnie wszystko. A mają jakieś imiona? Jeszcze nie nazwałam. Pozdrawiam z festiwalu Lara. Faktycznie, jesteśmy tutaj już trzeci raz, co roku chodzimy. Spędzanie tutaj razem czasu i robienie pacynek i wypiekanie też laleczek z ciasta drożdżowego jest fantastyczne. Poza tym spektakle też są świetne. Jesteśmy zadowoleni, widzę dziewczyny też. To są skarpetkowe stworki. Robię nóżki do mojej kukiełki. Zrobiłam kotki ze skarpetek. Do szponka. Ze skarpet. Нам очень понравилась атмосфера прежде всего тем, что это семейный праздник, что здесь зрители на спектаклях целыми семьями. Мама, папа и дети. Очень приятное, очень атмосферное, очень нежное тут все это. Дуже подобается природа, место розташування, де відбувається фестиваль. Все дуже добре. Warsztaty. Pierwszego dnia były to smoki, czyli było dużo szycia. Wczoraj mieliśmy łyżki i łyżki nam zmieniały się w czarownice, czarodziejki. Dzisiaj jest taki specjalny warsztat z dyniami. Dynie zmieniają się też w małe czarodziejki. Robię lalkę z dyni. Już byłam na wszystkich warsztatach właśnie z tych wszystkich laleczek. Podobało mi się bardzo. Tak, przyjdę. A wszystkim dzieciom się podobają warsztaty? Fantastyczna atmosfera i muszę powiedzieć, że jestem pełen podziwu, jak fantastycznie to zorganizowaliście. Także gratulacje dla organizatorów. Jest to genialna sprawa i podejrzewam, trzeba będzie to skopiować. Chętnych do oglądania tych niezwykłych przedstawień było całe mnóstwo. Bardzo się cieszę, że spotkało się to z tak dużym zainteresowaniem i właśnie przed chwileczką ustaliliśmy, że w przyszłym roku potrzebna jest jeszcze jedna scena. Scena dla naszych dzieci amatorów, a nasze dzieci przez ten najbliższy rok będą przygotowywały przedstawienia. Liczę na to, że objawią się kolejne niezwykłe talenty teatralne.
really nice because you have everything that you need to do your performance without problem, with a lot of technology, so it's beautiful. The ambient is fantastic. You can see a lot of people around me, different artists, people eating, workshop for children. So it's like this festival. It's nice, nice, really nice. Спектакль був про це пушисте шоу. От це коли звірята граються і вчать малечу, дітей, вчать ну, гарної поведінки, екології. От, і не боятися, тому це теж дуже важливо. Ну, у нас більше не вистава, у нас шоу, музичне шоу. І тому наші ляльки, вони співають теж. Jest tu cudownie, cudownie karmią, jest dużo tłustych dzieci, inaczej dużo tego jedzonka. A ja kajakiem pływałam dzisiaj? A ja dzisiaj też pływałem kajakiem, o tam do Zapory. O tam.